Mecz z Holandią, otwierający rywalizację w naszej grupie na Euro 2024, chociaż przyniósł nam powrót do rzeczywistości, to jednak nie zgasił ognia nadziei jednym podmuchem. Wracamy do scenariusza, gdy drugie spotkanie w grupie może być meczem o wszystko, ale reprezentacja naszych piłkarzy w pojedynku z Oranje zagrała za Niemuszem, nie dała się całkowicie stłamsić i miała swoje bramkowe okazje. Potyczka z Holendrami była za to okazją do spięcia klamrą pewnego etapu w historii kadry. Od chwili jej pierwszego meczu na Euro w 2008, aż do czekającego nas pojedynku z Austrią. To świetny moment, by przypomnieć sobie dwa nazwiska. Jedno darzone szacunkiem i sympatią, drugie zaś wzbudzające przez lata ogromną, choć być może nieuzasadnioną nienawiść kibiców. Leo Benhaker i Howard Webb. Przed meczem z Austriakami w drugiej kolejce fazy grupowej Euro 2024 wracamy do wydarzeń, jakie miały miejsce na stadionie Ernsta Happela w Wiedniu w czerwcu 2008 roku. Czy wtedy to ten jeden człowiek zabrał nam wszystko, na co wybrańcy holenderskiego szkoleniowca tak ciężko pracowali? A może angielski arbiter podjął słuszną decyzję, która przy obiektywnej ocenie po latach nadal się broni? I o tym porozmawiamy w kolejnym materiale poświęconym reprezentacji Polski i Mistrzostwom Europy. Korzystając z chwili pobytu w Polsce, postanowiłem, że ten temat idealnie się nada przed piątkowym meczem z Austriakami. Meczem, gdzie po starciu z Holendrami pojawiła się nadzieja, że biało-czerwoni będą w stanie uzyskać korzystny rezultat, a tylko przypomnę, że sponsor tego kanału, czyli STS, przygotował dla was specjalną, limitowaną ofertę polegającą na tym, że jeśli Polacy wygrają chociażby jeden mecz w fazie grupowej, a wy takie zdarzenie uwzględnicie na swoim kuponie i taki kupon okaże się wygrany, to oprócz standardowej wygranej zgarniacie bonus w wysokości 300 zł, który łączy się z gwarantowaną stawką 660 zł na start. A to wszystko rzecz jasna po założeniu konta z linku w opisie, bądź po wpisaniu na etapie rejestracji kodu FOOTBREAK300. Zachęcam pełnoletnie osoby, żebyście zapoznali się z ofertą i pełnym regulaminem akcji pod spodem, a my przechodzimy do meritum. Udział w Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Austrii i Szwajcarii zapewniliśmy sobie już 17 listopada 2007 roku po ograniu Belgów 2-0, ale wizytówką kadry był mecz z Portugalią i zwycięstwo 2-1 nad czwartą wówczas drużyną światowego rankingu. 11 października 2006 roku w Chorzowie symbolicznie narodził się nowy zespół, który nie tylko zagrał jeden kapitalny mecz, ale po prostu zaprezentował piłkę nożną na dobrym europejskim poziomie. Cofnijmy się jednak w czasie jeszcze przed eliminację do Euro 2008, by przypomnieć sobie, jak wyglądała wtedy nasza sztandarowa jedenastka i jak dokonał się cud awansu, którego przez prawie półwiecze nie mógł nam nikt wcześniej zapewnić. Wszystko firmował swoim nazwiskiem były szkoleniowiec m.in. madryckiego Realu czy Ajaxu oraz kadry narodowej Holandii Leo Benhaker. Jego pojawienie się za sterami naszej reprezentacji to zasługa Jana de Zeeuwa, biznesmena z kraju tulipanów, byłego panczenisty, kojarzonego głównie z transferem Jerzego Dudka do Feyenoordu. To tych dwóch panów utożsamiamy z przemianą wystraszonej, zdemotywowanej i zagubionej kadry Pawła Janasa z Mistrzostw Świata 2006 w zespół dzielnie stawiający czoła klasowym rywalom. Przychylne oko prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Michała Listkiewicza, który wbrew oponentom i krytykom zatrudniania obcokrajowca na stanowisko selekcjonera zgodził się na taką koncepcję, dało nam wizję wejścia w zupełnie nowy świat. W końcu kadra nie została powierzona zdolnemu WF-iście, który wykręcał wyniki ponad stan na naszym krajowym podwórku, a to wykręcanie miało przecież swoją dwuznaczność na przełomie wieków. Nie dano też tego stanowiska kolejnemu znajomemu królika, który miał gadkę i papiery, za to mentalność zupełnie nieprzystającą do takiej funkcji. I tutaj historia zatacza koło, przenosząc nas do Hamburga, gdyż to tam panowie Listkiewicz, de Zeeuw i Benhaker spotkali się, aby omówić szczegóły umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Od 16 czerwca 2024 te dwa słowa na literę H, czyli Hamburg, Holandia, kojarzyć się będą już zgoła inaczej, jednak w przeddzień startu do eliminacji Euro 2008 były synonimy rewolucji w polskiej piłce nożnej, która zaprowadziła nas wprost na boiska austriacko-szwajcarskiego turnieju. Benhaker jednak nie miał drogi usłanej różami, a po porażce z Danią 0-2 i kompromitacji z Finlandią 1-3 na start, przeciwnicy jego kandydatury zacierali ręce na myśl o ekspresowym pogonieniu jakiegoś dziadka z Rotterdamu. Jednak Don Leo, na przekór wszystkim, dał nam upragniony sukces. I w szczególności awans wywalczony w dobrym stylu na pierwsze w historii polskiej reprezentacji Mistrzostwa Europy.
Gdy w ciepły czerwcowy wieczór nasza biało-czerwona jedenastka wychodziła na murawę wiedeńskiego stadionu, by w tumulcie austriackich kibiców rozpocząć pojedynek z gospodarzami, był to zespół, na którym widniała pieczęć holenderskiego selekcjonera. Boiskowym rozjemcą tego meczu był Howard Melton Webb, zawodu policjant, który pukał do bram światowej klasy arbitrów i miał predyspozycję do tego, by zostać równie charyzmatycznym sędzią, jak chociażby Pierluigi Collina. Na Euro 2008 pierwszym prowadzonym przez niego pojedynkiem było właśnie spotkanie z 12 czerwca. Ten jubileuszowy 30. mecz Benhakera w roli selekcjonera kadry następował po porażce naszej kadry z Niemcami 0-2, a skoro w ostatniej kolejce czekała na nas mocna Chorwacja, to nie mogło interesować nas nic innego niż 3 punkty. Brzmi znajomo, prawda? Prowadzona przez kapitana, weterana Jacka Bąka drużyna opierała się na graczach, którzy prezentowali na papierze wyższą wartość niż rywale. Golkiper klasy światowej, czyli Borus, w obronie Twardziel Wasilewski, doświadczony Michał Żewłakow, wspomniany Jacek Bąk oraz przeciętny, ale nie popełniający seryjnych gaf Mariusz Job. Linią pomocy zarządzali solidny w destrukcji Mariusz Lewandowski, uniwersalny defensywny pomocnik Dariusz Dudka, brazylijski rodzynek Roger Guerreiro z jeszcze ciepłym paszportem oraz mający armatę w lewej nodze Jacek Szynówek, zaś za zdobywanie bramek mieli być odpowiedzialni finezyjny Eusebiusz Smolarek i trochę chimeryczny w kadrze narodowej Marek Staganowski. Czuli na pewno na swoich barkach presję ze strony świadka kibicowskiego, a także mieli świadomość, że może być to mecz ostatniej szansy. Natomiast w głowach świecała im myśl, że jak nie z Austrią, no to z kim? Przez ponad godzinę tego meczu polscy kibice mogli liczyć na pierwsze w historii zwycięstwo na Euro. Bramka Rogera dawała nam 3 punkty i nadzieję na rozpoczęcie tej nowej karty w dziejach polskiej kadry pięknymi zgłoskami. Niestety ostatnie minuty sprawiły, że starcie ze współgospodarzami mistrzostw zakończyło się podziałem punktów, a wrogiem publicznym numer 1 w kraju nad Wisłą został okrzyknięty sędzia główny Howard Webb. I stało się tak mimo tego, jak pokazywały powtórki telewizyjne, że arbiter błędu nie popełnił. Rzecz jasna w sytuacji, po której podyktował przeciwko ekipie Benhakera rzut karny. Gdyby zgodnie z duchem gry nie zdecydował się gwizdnąć faulu Mariusza Lewandowskiego po przepychance w obrębie szesnastki, karnego by nie było i polski zespół mógłby z nadziejami przystępować do spotkania z Chorwacją, licząc na awans grupy. Ta decyzja stała się przedmiotem debat i rozważań na różnych szczeblach, a w kolejce do wydawania swoich opinii stali wszyscy eksperci, począwszy od byłych piłkarzy i sędziów, aż po wyciągniętych z szafy znawców piłki nożnej i polityków wysokiej rangi. Chodziło przecież o to, by pokazać, jaki to Anglik jest zły i jak perfidnie zamknął nam drogę do sukcesu jednym dmuchnięciem gwizdek. Jednak po tej fali nienawiści przyszły refleksje, tym bardziej, że Webb z tamtego spotkania bardziej pamięta inny moment, który długo nie dawał mu spokoju, ale po kolei. Spotkanie z Werwą zaczęli Austriacy, dopingowani przez tłum swoich kibiców, a to, że nie zdobyli żadnej bramki, zawdzięczaliśmy znakomitym interwencjom polskiego bramkarza. Artur Borus obronił wtedy mnóstwo strzałów. Mimo tej wyraźnej przewagi Austriaków, to właśnie Polacy zdobyli pierwszą bramkę w meczu po 30 minutach, gdy Roger wbił piłkę do bramki z bliskiej odległości po dośrodkowaniu ze skrzydła. Stadion ucichł, entuzjazm austriackich piłkarzy lekko oklapł, a polscy kibice mogli świętować pierwszego historycznego gola na Mistrzostwach Europy. W drugiej połowie nasz narodowy zespół prezentował się o wiele lepiej i wydawało się, że dowieziemy upragnione zwycięstwo do końca. Niestety nadeszła feralna 93. minuta, gdy angielski sędzia podyktował rzut karny dla Austriaków po faulu Mariusza Lewandowskiego na Sebastianie Predlu, z którego Iwo Vastić zdobył wyrównującą bramkę dla Austrii. Remis traktowany przez naszych jak porażka nie wzbudził początkowo szczególnych emocji wśród dziennikarzy z innych państw. Natomiast w Polsce opinia publiczna wrzała i kipiała ze złości już chwilę po końcowym gwizdku. Pieprzona hańba, angielski sędzia, tam nie było żadnego ciągnięcia za koszulkę. W taki sposób krytykował Webba Leo Benhaker. Grzegorz Lato mówił nie do pomyślenia, że taki rzut karny podyktował angielski arbiter. Gdyby tak sędziował w swojej lidze, w każdym spotkaniu byłoby po 15 jedenastek. Dziwię mu się bardzo, bowiem w Anglii przepychanie, ciągnięcie, trzymanie w polu jest na porządku dziennym. Z kolei ówczesny prezydent Lech Kaczyński mówił w takim tonie: nie wierzę w rzuty karne dla gospodarzy w 92 minucie w warunkach, gdy przegrywają. Bardzo mocnych słów użył premier Donald Tusk: miałem ochotę zabić, sami wiecie kogo. Nawet jeśli ówczesny szef polskiego rządu mówił to zbyt emocjonalnie i powinien był oszczędzić sobie aż tak mocnych słów, to wskazywało jednoznacznie, że sprawa wykracza daleko poza boiskowe wydarzenia. Jego opinia została bardzo szybko podchwycona przez zagraniczne media, a brytyjscy parlamentarzyści nawet domagali się oficjalnych przeprosin od polskiego rządu. Stanowisko w tej sprawie musiała wydać Europejska Federacja Piłkarska, która poparła decyzję
decyzja angielskiego arbitra. William Gaillard, ówczesny dyrektor UEFA do spraw komunikacji z mediami, stwierdził, że podyktowanie rzutu karnego nie jest kontrowersyjne, gdy piłkarz jest trzymany za koszulkę, a więc decyzja sędziego była słuszna i mieściła się w granicach zasad gry. Niemniej jednak każdy Polak wiedział swoje i ta nagonka na Weba trwała wśród naszych kibiców jeszcze kilka lat. Chociaż z upływem czasu zaczęły przeważać bardziej stonowane i rozsądne opinie, a swoją podzielił się również były piłkarski sędzia i ówczesny szef Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz. Mariusz Lewandowski zupełnie bez sensu dopuścił się tego faulu. Oczywiście można mówić, że sędzia nie musiał gwizdać, ale tak naprawdę musiał. Przepisy mówią, że jeśli piłka jest w grze, a w polu karnym jeden zawodnik ściąga drugiego na ziemię, to jest rzut karny. Na chłodno, jak zobaczyłem tę sytuację, to karny był oczywisty. Jako były sędzia muszę przyznać, że Howard Webb miał rację. W jakim innym zawodzie świata jedna decyzja może uczynić szanowanego człowieka wroga publicznego numer jeden, który dostaje pogróżki i jest lżony na różne możliwe sposoby? Pewnie parę by się znalazło, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Anglik stał się celem anonimowych telefonów grożących śmiercią zarówno jemu, jak i jego rodzinie, a przez pewien czas znajdował się nawet pod ochroną policji. Oczywiście w szale emocji w końcówce meczu ocena sytuacji przez Weba wydawała się nam naciągana i sprzyjająca gospodarzom, jednak po latach, a zwłaszcza z uwagi na okoliczności towarzyszące tej sytuacji, można było usiąść i ocenić wszystko na spokojnie. Tym bardziej, że na świeczniku była zupełnie inna decyzja sędziego, mianowicie bramka Rodgera, która została zdobyta z pozycji spalonej. I to właśnie ten moment spotkania Anglik uznaje za swój największy błąd w meczu. Oto jak wspomina te dwa incydenty po latach. Przez chwilę miałem wrażenie, że strzelec jest na spalonym, ale uspokojony tym, że Mike Mellerki, sędzia asystent, nie podniósł chorągiewki, wskazałem na środek boiska. Szybko popatrzyłem na powtórkę akcji zaprezentowaną na dużym ekranie, wszyscy sędziowie to robią i doszedłem do wniosku, że nasza decyzja jest na pewno prawidłowa. Tym niemniej do końca pierwszej połowy za słuchawki docierały do mnie niespokojne słowa Mike'a. Właściwie nie jestem pewien, Howard, czy dobrze zrobiliśmy, nie jestem pewien. Może on jednak był na spalonym, naprawdę nie jestem pewien. W internecie prezentowano moją twarz wąsą Hitlera, ukrytą pod złodziejską maską w stylu Dicka Turpina, albo po prostu pokazywano jak wiszę na stryczku. Przedstawiano mój rzekomy nagrobek i listy gończe, poszukiwany żywy lub martwy, wyznaczające za mnie nagrodę wysokości 25 tysięcy funtów. Howard Webb, oprócz tej jednej wzbudzającej kontrowersje sytuacji, oceniany był jednomyślnie jako sędzia światowej klasy. Przed zakończeniem kariery w 2014 roku prowadził chociażby finał Mistrzostw Świata w RPA i finał Ligi Mistrzów w 2010, był na Euro 2012 oraz sędziował spotkania Mundialu w 2014, a także najbardziej prestiżowe mecze Ligi Angielskiej. Za swoją postawę został uhonorowany przez księcia Karola Orderem Imperium Brytyjskiego, a także był wybrany sędzią roku w 2010. Polscy piłkarze w tamtym meczu oddali w sumie 11 strzałów, tyle samo co przeciwnik, z czego 7 było celnych. Choć za postać numer 1 uznano Artura Boruca, który swoją postawą uratował nam czyste konto przez pierwsze pół godziny żywiołowych ataków ze strony gospodarzy, mieliśmy swoje szanse na podwyższenie wyniku. Sami piłkarze przyznawali później, że choć wyrażali głośno swoje pretensje do Weba, to chłodna analiza pomeczowa wskazywała prawdę. Los wcale nie był aż tak bardzo złośliwy dla nas, jak to mogło się z pozoru wydawać. Szkoda, że nie wygraliśmy, bo zwycięstwo dawałoby nam większe szanse na wyjście z grupy, ale nie zapominajmy, że Austriacy mieli kilka sytuacji sam na sam, ale Artur Borus ładnie je wybronił. Poza tym Roger zdobył bramkę ze spalonego, mówi Onetowi Jacek Bąk, kapitan biało-czerwonych w tamtym meczu. Z kontrowersyjną sytuacją samej końcówki spotkania z Austrią i oceną, czy Mariusz Lewandowski faulował, czy pociągając rywala za koszulkę po prostu robił to, co zwykli robić wszyscy piłkarze w polu karnym od lat, wiąże się jeszcze jedna anegdota. Otóż przed rozpoczęciem mistrzowskiego turnieju każda z zakwalifikowanych do Euro 2008 reprezentacji musiała przejść obowiązkowe szkolenie, na którym piłkarze zapoznawali się z najnowszymi wytycznymi w sędziowaniu. Wtedy też UEFA chciała przestrzec zawodników, czego szczególnie będzie wymagać od arbitrów i na co piłkarze mają zwrócić uwagę w swoich boiskowych zachowaniach. Przedstawiciel Europejskiej Federacji oczywiście zawitał na zgrupowanie polskiej kadry, tyle że wtedy zdarzyła się awaria zasilania, więc polscy piłkarze nie mieli jak zobaczyć tych materiałów szkoleniowych. Mimo faktu, że zostawiono im płytę do późniejszego zapoznania się z materiałami od federacji, to zwyczajnie wszyscy o tym zapomnieli i żadnego seansu szkoleniowego nie było. Czy to mogło mieć jakikolwiek wpływ na spontaniczną decyzję Lewandowskiego w końcówce spotkania? Zapewne nie, bo boiskowe nawyki trudno wyplenić jednym szkoleniem z cyklu "od dziś tego nie robimy". Ale jest to ciekawostka obrazująca polskie podejście sztabu "jakoś to będzie, zostaw jak jest", z którym tak starał się walczyć Leo Benhaker.
Miejmy zatem nadzieję, że tym razem przed piątkowym meczem z Austrią na berlińskim stadionie wszystko jest dopięte na ostatni guzik, jak elegancki ubiór naszego selekcjonera. Nie wiemy jeszcze, na jaki wyjściowy garnitur postawi Michał Probierz, jeśli chodzi o wybór pierwszej jedenastki, ale niech te wspomnienia z meczu o wszystko sprzed 16 lat z Austrią będą pomocne i w myśl zasady umiesz liczyć to licz na siebie, nasza kadra zagra ofensywnie i z chęcią zdobycia więcej niż jednej bramki. A jakie wy macie zdanie odnośnie pamiętnego meczu z 2008 roku i jaką predykcję macie na temat najbliższego meczu z Austriakami? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, nowe osoby do subskrypcji kanału. Będę bardzo wdzięczny za pozostawienie pozytywnej oceny pod tym filmem w celu podbicia zasięgów, bo YouTube ostatnio coś idzie w złą stronę, mogę tak to powiedzieć, ale nie zamierzam się żalić. W każdym razie ostatnio pojawił się materiał na kanale, relacja z meczu Polska-Holandia, na którym byłem na żywo, więc zachęcam oczywiście do nadrobienia, jeśli jeszcze nie widzieliście. Link w opisie, a także gdzieś tutaj wam powinien wyskakiwać. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do usłyszenia.